Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozważania teoretyczne dyletanckiego stratega, które podpowiedział mi kolega z pracy, którego serdecznie w tej chwili pozdrawiam, i które będą przechodziły pod takim hasłem, pytaniem, co Rosja musiałaby zrobić, żeby wygrać tę wojnę. Do pewnego stopnia jest to pytanie też o to, jakie Rosja ma jeszcze asy w rękawie, ale to jest trochę osobny temat. I teraz te scenariusze będą się momentami przeplatać i współgrać. Argumentacja na ich temat nam będzie, dlatego nie będę tu robił jakichś konkretnych rozdziałów i wydzieleń, ale zaczniemy sobie od scenariusza numer jeden, czyli po prostu czekać. Financial Times niedawno pisało taki większy artykuł, w którym padła m.in. teza, że Ukraina jest w stanie wytrzymać jeszcze tam, padło około pół roku, zanim się po prostu wymęczy tą wojną, wyczerpie swoje zasoby i... No i pytanie w zasadzie, co się tutaj może wydarzyć. To jest faktycznie pytanie o to, co się stanie, jeśli wojna potoczy się... Tym torem, którym toczy się w tej chwili, bez większych zmian. To jest oczywiście scenariusz mało prawdopodobny, choćby dlatego, że przez ostatnie niecałe pół roku widzieliśmy kilka różnych faz tej wojny i kilka różnych wydarzeń, które jej oblicze poważnie zmieniło, chociażby wycofanie sił rosyjskich z północy Ukrainy, załamanie się ofensywy w kierunku na Mikołajów i dalej Odessę. To były wydarzenia kluczowe dla tego co się działo. Symbolicznie zatopienie krążownika Moskwy także było kluczowe, odepchnięcie Rosjan od Charkowa było ważniejsze mi się wydaje niż zatopienie tamtego okrętu. Potężnym ciosem dla Ukrainy z kolei było zajęcie Izjumu, który do dzisiaj stanowi taki swojego rodzaju nawis nad siłami ukraińskimi w Donbasie. To długo determinowało wydarzenia. Innymi słowy, to wszystko zmienia się cały czas. Ostatnio to, co się zmieniło, to dostawy uzbrojenia dalekiego zasięgu, highmarsów i niedocenionych w mediach, mam wrażenie, rakiet Harm. To są pociski przeciwradarowe, które zdecydowanie już teraz pokazują, że robią znaczenie robią różnicę na polu walki. Przy okazji tutaj było parę dyskusji, kilku z Państwa pisało w komentarzach, że to jest niemożliwe, żeby te rakiety były wystrzeliwane przez MIG-29 sił ukraińskich. Strona ukraińska nieoficjalnie, komentatorzy, eksperci wojskowi sugerują, że Możliwość ich wystrzeliwania może być związana albo z tym, że któreś z państw europejskich już przekazało swoje MIG-29 Ukrainie, już dostosowane do wystrzeliwania uzbrojenia NATO, albo że tego typu podzespoły, które to umożliwiają, mogły zostać przekazane w ramach partii części zapasowych do tych samolotów, które Ukraina otrzymała między innymi od Polski. Więc. Czekanie na to, aż wojna rozwiąże się bez jakiegoś konkretnego przełamania, wydaje się scenariuszem bezsensownym, bo wydarzenia przyjdą. To po pierwsze. Jeśli jednak założylibyśmy, że wydarzenia się nie pojawią i sytuacja ulegnie swojego rodzaju zamrożeniu i będzie postępować tak jak w tej chwili, to czy Władimir Putin może po prostu czekać i czekając tę wojnę wygrać? Jeśli patrzymy oczywiście na teren, to nie, teren jest zajmowany przez Rosjan w tempie iście żółwim w ostatnim miesiącu, mniej więcej im się udało pokonać w najlepszych miejscach jakieś 10 km, o czym mówił brytyjski wywiad. To jest zdecydowanie za mało, w tym tempie zajęcie całej Ukrainy, to są lata. Ale oczywiście to nie teren walczy. Tutaj problemem może być nie. Zajęcie terenu, tylko wyczerpanie ukraińskich sił, jeśli chodzi o zdolności dostawiania oporu. Tutaj raczej byłbym ostrożnym optymistą. Dlaczego? Po pierwsze, siły ukraińskie, w przeciwieństwie do sił rosyjskich, wiedzą o co walczą. Dodatkowo posiadają Intensywne programy szkoleniowe za granicą. Głównie Wielka Brytania stała się tutaj takim szkoleniowym hubem, i tam na poligonach przygotowywane to jest chyba present continuous po angielsku, ale chodzi o to, że to trwa teraz. Przez różne armie europejskie, nie tylko brytyjską. Po drodze mieliśmy newsy o tym, że specjaliści z różnych krajów dołączają do tego programu. Tam są szkolone kadry ukraińskie, które w którymś momencie do kraju wrócą i zdobyte tam umiejętności wykorzystają. I jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że Rosja ma potężne zapasy ludzkie, ale kwestią nie jest to. Czy w kraju mieszka milion ludzi, czy 100 milionów ludzi, tylko czy z tego miliona chce iść walczyć 500 tysięcy, a czy z tamtego, z tamtych 100 milionów tyle samo się uzbiera faktycznie do walki. Tu jest problem. Przy swojej większej motywacji, Ukraińcy mają większą szansę zmobilizować wystarczającą liczbę ludzi. Dodatkowo cały czas trwają dostawy uzbrojenia, i chociaż one faktycznie są zbyt małe. W dużej mierze zbyt małe, żeby Ukraina mogła myśleć o jakiejś masowej akcji kontrnatarcia, żeby na całej linii frontu pojawiły się nowe, świeże, nowocześnie uzbrojone jednostki ze sprzętem szturmowym, czołgami, artylerią samobieżną, żeby to były takie liczby, żeby faktycznie dokonać odzyskania swoich ziem tutaj zdecydowanie mamy wątpliwości i pytania, czy tak się może wydarzyć? Niemniej widzimy, że te dostawy uzbrojenia, jak choćby te wspomniane przed chwilą, Harmy i mm, bohaterowie ostatnich dni, tygodni już w zasadzie, Hajmarsy robią różnicę. Nie wiemy, w którym momencie Ukraina dostanie kolejny system uzbrojenia, który znowu stanie się swojego rodzaju z angielskiego game changerem. Harmarsy z całą pewnością czymś takim były i z pewnością Harmy także czymś takim są. Czemu? Także dlatego, że jeśli mm, przyjdzie do takiego, takiej sytuacji, w której Władimir Putin i jego ludzie będą chcieli zamrozić konflikt i po prostu czekać, prowadzić wojny na wyczerpanie, te systemy uzbrojenia będą pozwalały Ukrainie tę wojnę no, wygrać, to jest pytanie jeszcze otwarte. Nie wiemy, czy wygrać, ale na pewno osiągać w niej przewagę, w tym sensie, że precyzyjne ataki na Tyły przeciwnika taką wojnę na wyczekanie bardzo utrudniają. Choćby ze względu na logistykę. Wydaje się, że w tym czekaniu ważne znaczenie, duże i ważne znaczenie miałaby dyplomacja. To znaczy, jeśli Władimir Putin chciałby wyczekać i wygrać tę wojnę przez po prostu zwyczajne wyczerpanie przeciwnika. To tutaj kluczowe będzie przekonanie całego świata do swoich racji, sprawienie, że szeroko pojęta koalicja antyputinowska, to nie są tylko kraje zachodnie, są to też kraje dalekowschodnie, daleko południowo-wschodnie, jak Australia to jest nieprecyzyjne określenie, ale tak sobie to nazwijmy żeby te wszystkie kraje zmęczyły się i przestały Ukrainę wspierać. Żeby to osiągnąć, można tutaj wykorzystać kolejny punkt na naszej liście, czyli użyć szantażu. To jest mm, szerokie znowu bardzo pojęcie, ale już je rozwijam. To jest coś, czego Władimir Putin już aktywnie w tej wojnie używał w kilka na kilka różnych sposobów. Szukając różnych narzędzi do prowadzenia tego szantażu. W zasadzie na samym początku już tej wojny pojawił się szantaż jądrowy, strategiczne siły jądrowe Federacji Rosyjskiej zostały postawione w jakiś tam nie do końca wpisany w regulamin jeszcze wyższy, taki super niesamowicie wysoki stopień. Gotowości bojowej, co było jasną dla świata dyplomatyczną sugestią: jeśli będziecie się mieszać, my użyjemy broni jądrowej. To jest zwyczajny szantaż. Dodatkowym szantażem, który się pojawił, był szantaż, oczywiście gazowy, chociażby te przepychanki z turbiną, te obcinanie dla Niemiec. Dostaw gazu przez gazociąg Nord Stream 1, to były elementy szantażu gazowego, przypominanie światu, że bez rosyjskich surowców będzie światu trudno. I to jest z tego, co wiemy, z tego, jakie mamy dane, jest to prawda: będzie trudno. Czy Europa zamarznie wybuchnie i zniknie ze świata bez rosyjskich surowców? To jest odważna teza, raczej jakoś sobie poradzimy, choć oczywiście będzie to wymagało znaczących um, ustępstw wobec sytuacji, pewnego godzenia się z rzeczywistością i myślę, że wielu prywatnych... Um, Użytkowników, na przykład samochodów, będzie rezygnowało z tego typu rozwiązań. Wielu prywatnych odbiorców będzie rezygnowało z gazu. Ja już w domu zrezygnowałem z gazu, na przykład, ale oczywiście wiele sektorów gospodarki nie może się obyć bez gazu i bez ropy naftowej po prostu. Dlatego. Obawiam się, że na użytkownika prywatnego, detalicznego spadnie obowiązek oszczędzania, po to, żeby na przykład producenci nawozów ten gaz mieli, bo tam jest to konieczne, a jeść też coś trzeba, prawda? Więc te nawozy są potrzebne. Dotknie nas to na pewno boleśnie, ale już ten szantaż gazowy i jądrowy miał miejsce do tej pory. Na razie to nie pomogło Rosji zniechęcić świata do pomagania. Był też oczywiście szantaż żywnościowy, szantaż związany z eksportem ukraińskiego ziarna. Długo ono było zablokowane w portach i świat z przerażeniem patrzył na to, że faktycznie może tego ziarna, tego, tej żywności zabraknąć głównie w krajach rozwijających się, w krajach bliskowschodnich, afrykańskich, które żeby się wyżywić często potrzebowały właśnie ziarna kukurydzy, pszenicy z Ukrainy. W tej chwili ten problem został póki co jak się wydaje rozwiązany. Tam były dwa osobne porozumienia, rosyjskie ze światem i ukraińskie. Ze światem nie było porozumienia rosyjsko-ukraińskiego, technicznie rzecz biorąc, ale ostatecznie coś zostało podpisane i te statki popłynęły. Więc ten szantaż także się nie udał, ponieważ w jego w efekcie Rosja nie otrzymała jakichś sensownych ustępstw, a jak uzbrojenie płynie do Ukrainy, tak płynęło. Można powiedzieć, że nie jakoś wiele więcej, nie jakoś wiele mniej niż po tym szantażu. Więc świat się nie odwrócił, Polacy dalej pomagają Ukraińcom na granicach i u siebie w domach. Zbieramy jedzenie, zbieramy pieniądze. Ostatnia akcja, którą wspólnie z panem Barkiem Wadasem, no on to organizował. Ja to promowałem, wy spłacaliście, zrobiliśmy wspólnie super robotę, pokazaliście ogromne serce i ogromną solidarność z Ukrainą. To naprawdę pozwala wierzyć, że jest dobrze. Świat dalej się nie boi. Teraz pomagać w sensie. Teraz mamy kolejny etap tej... Tego szantażu mówimy tutaj o elektrowni jądrowej w Zaporożu, ogromna elektrownia, 20% energii elektrycznej Ukrainy jest tutaj produkowane. Szantaż jest dwutorowy, z jednej strony Rosja grozi Ukrainie, że odetnie Ukrainę od tego prądu, co będzie dla nich kłopotliwe, bo ta elektrownia pod okupacją wciąż. Dostarczała prąd także terenom pod kontrolą Kijowa, pod kontrolą um, Ukrainy. Więc to jest szantaż z tej strony. Z drugiej strony mamy tutaj szantaż związany z potencjalną katastrofą nuklearną. Rosja na arenie ONZ straszy tym, co się może wydarzyć, jeśli tam dalej się będzie toczyła wojna i dalej to będzie ostrzeliwane. Osobiście nie bardzo rozumiem, jaki scenariusz oni sobie wyobrażają, w tym sensie, że mm, widzimy tutaj próby przekonania Rosjan, żeby wokół tej elektrowni stworzyć strefę zdemilitaryzowaną, to znaczy Rosjanie się wycofują, Ukraina wprowadza tam ochroniarzy, jakąś policję, niewielki oddział, żeby ochronić ten ważny obiekt, chociażby od chuliganów, jakichś drobnych złodziei itd. i tyle. I zostawiamy te elektrownie w spokoju. Oczywiście Rosja się na to nie zgadza, bo oni muszą tam mieć siły zbrojne, żeby uratować te elektrownie przed atakami, bo wszyscy na nią dybią. Przypomnę tylko przed rokiem, przed 24 lutego 2022 nikt tam nie strzelał. Tak, tylko jakbyście chcieli zapytać, czy czy to przed wojną tam strzelali artylerią w te elektrownię, czy po wojnie, którą rozpętała Rosja, to tylko tak przypomnę, po wojnie. Więc to jest kolejny szantaż, trudno mi zrozumieć, do czego on może teoretycznie doprowadzić, czy im się wydaje, że świat powie, no nie, no jak może wybuchnąć coś w elektrowni jądrowej, oczywiście nie z siłą bomby jądrowej, o tym mówiliśmy już, to... My przestajemy wspierać Ukrainę, trudno mi sobie to wyobrazić. W ten sposób ewentualnie może być to, i chyba to jest najpewniejsze, próba nacisku na świat, by świat naciskał na Kijów i Zelenskiego, żeby ten usiadł do stołów negocjacyjnych, żeby ten konflikt zamrozić i oddać Rosji te tereny już okupowane w ramach jakiegoś, jakichś nowych mińskich porozumień. I zakończyć ten konflikt powiedzmy dla Putina z twarzą. Tego typu próby szantażu faktycznie obserwujemy od praktycznie samego początku tej wojny i widzimy, że one ostatecznie póki co nie przynoszą rezultatu. Czy Putin może szantażować dalej? Może. Może to robić na bolesne sposoby. Mówiliśmy o gazie może także zacząć blokować dostawy ropy naftowej. W jakimś stopniu, chociażby do Europy, choć Europa sama planuje do końca roku wprowadzić embargo. Oczywiście, w przypadku gazu i ropy, zresztą, w przypadku elektrowni jądrowej, to są wszystko miecze obosieczne. Gaz i ropa naftowa są ważne dla Europy, ale także są niesamowicie istotnym punktem na mapie rosyjskich dochodów dla budżetu, które te pieniądze są szalenie potrzebne także do prowadzenia wojny, nie mówiąc o tym, że dla utrzymania społeczeństwa w obecnym stanie uśpienia. Więc to jest szantaż, który może się dla Putina skończyć źle. Ewentualna katastrofa jądrowa w Zaporożu, w Zaporoskiej AS, też się może dla nich skończyć źle. Wiatry mogą powiać w zupełnie nie tych kierunkach, które oni by chcieli, żeby wiały w tej sytuacji. Także Kwestie zbożowe to również był miecz obosieczny, ponieważ duża część świata, jeśli zaczęłaby głodować, to mogłaby obwinić o to nie Ukrainę a Rosję, ale jest to część świata, tak jak na przykład Syria czy Afryka, w której Rosja próbowała jednak mieć duże wpływy i dobre kontakty z regionalnymi władzami, więc jeśliby oni zaczęli tam głodzić ludzi, ci ludzie mogliby wyjść na ulicę i te władze, z którymi Rosja się dobrze dogadywała, na przykład obalić. Więc tego typu próby szantażu póki co okazały się nieskuteczne i mogą być dla Rosji także kłopotliwe, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby w ten sposób udało się Rosji przełamać obecną sytuację. Oczywiście jest jeszcze droga wojskowa. Co Rosja może zrobić, żeby te wojny wygrać po prostu wojskowo? Oczywiście trzeba pamiętać o jednym, jeśli chodzi o teren, to sam teren nie stawia oporu. Tutaj widzimy linię w Donbasie, między innymi tą przy Doniecku. Tutaj z jednej strony widzimy niewielkie postępy, jakieś tam wejście na przedmieścia piesków itd. Pytanie brzmi, czy w którymś momencie kolejne linie obrony ufortyfikowane fragmenty frontu się Ukrainie skończą. Tak jak sugerował na przykład Mark Salonin w jednym ze swoich niedawnych odcinków, szanowany przeze mnie inżynier lotnictwa, który zajął się lata temu historią, jest bardzo dobrym historykiem amatorem, autorem wielu książek, on twierdzi, że może wydarzyć się taki scenariusz, w którym... W pewnym momencie Rosja przejdzie pewną granicę, ostatnią rubież obrony, przegryzie się przez tą ukraińską obronę i wtedy wyjdzie na szeroką przestrzeń operacyjną i będzie mogła manewrować, zajmować miasta, robić takie długie skoki, takie mniej więcej jak, jak ich ślady widzimy tutaj, to są te operacje na początku wojny, to są tereny na zielono zaznaczone, gdzie Rosjanie byli, już się z nich wycofali, ale gdzie byli? Widzimy tutaj, że na przykład wzdłuż drogi, w, w kierunku Kijowa, wykonali taki długaśny skok, nie zajmując terenu wokół tej drogi, ale po prostu zabezpieczając fragment traktu i jadąc na Kijów. Oczywiście w teorii może się coś takiego wydarzyć i to byłaby katastrofa dla Ukrainy, gdyby na przykład oni przełamali front i pobiegli wzdłuż drogi za Zaczęli atakować Dnipro. Byłaby to katastrofa w tym sensie, że kolejne duże miasto mogłoby ucierpieć na ciągłych ostrzałach. Tylko, że Rosjanie mają w tej chwili mało sił. Dosłownie, jeśli chodzi o liczbę ludzi, brakuje tych sił, żeby prowadzić jakieś sensowne, poważne natarcia na miasta. W tej chwili, w zasadzie, żadne ukraińskie miasto nie jest duże miasto, nie jest oblężone. Rosjanom zwyczajnie brakuje w tej chwili sił, żeby dotrzeć do jakiegoś miasta, na przykład Słowiańska, i żeby je faktycznie próbować oblegać. Zresztą już w Lisyciansku widzieliśmy, że Siewiera-Doniecki jeszcze szturmowali ulicznie, Lisieński już brali otaczając i ostrzeliwując dookoła. Może się czegoś nauczyli, może im brakło sił. Wyjście na taki daleki przestwór będzie oznaczało także to samo, co w tych pierwszych fazach wojny czyli zasadki na konwoje, a dodatkowo to jeszcze utrudni Rosjanom logistykę, która już teraz przy Hajmarsach jest trudna. Żeby coś takiego było możliwe i żeby samo przełamanie i rozwinięcie tego sukcesu, pójście gdzieś dalej było możliwe, Rosjanie musieliby wzmocnić swoją armię liczebnie i przydałoby się ją też zreformować, jeśli chodzi o wyposażenie i sprzęt. Faktycznie Widzimy, że Rosja ma sprzęt w tym sensie stricte pojazdów wojskowych. Popatrzmy sobie, państwo, to jest Omsk, tak? Omsk wygląda w ten sposób. I jak tu sobie zaczniemy przybliżać, to ten fragment Omska, tak? To jest potężny, potężna przestrzeń po przekątnej, to jest 2 km aż. Taki, no, razy drzwi, prostokąt, kwadrat, 1,5 km na. 1,5 km, no, ogromny teren, który jest zawalony pojazdami. Już część z nich zniknęła, ta mapa nie jest do końca aktualna. Widzieliśmy mapy, przepraszam, bardziej zdjęcia satelitarne, w których pokazywali, że część tych pojazdów stąd została zabrana. Tu mamy też pod Jekaterynburgiem taki, takie składy. Tu też coś stoi. No, oczywiście tutaj ledwie widać, co to stoi. Są zdjęcia tego typu miejsc. Na których widać trochę więcej, to są jakieś prawdopodobnie czołgi, ale bez wież. Widzimy te szerokie pierścienie wieży, więc raczej, raczej czołgi, tutaj też tego jest dużo. Takich składów rozsianych po terenie Rosji jest masa, tylko że problemem mogą być nie pojazdy wojskowe, jeśli chodzi w ogóle o sprzęt. Tego prawdopodobnie jest dużo, choć oczywiście nie jest to sprzęt nowy. To są te 60 dwójki, jakieś wielkokalibrowe, ale przestarzałe piony, jakieś może goździki. To nie jest sprzęt nowoczesny, taki jak haimarsy, który może przy niewielkim zastosowaniu, jeśli chodzi o skalę, zmienić dużo na polu walki. To jest sprzęt, który można przeciwnika ewentualnie zasypać masą. Jednak już pierwszego dnia wojny, jak chociażby czytaliśmy w portalu Ważnej Historii, opowiadałem o tym wczoraj w podcaście wieczorem, polecam także, tam się wypowiadał desantowiec, czyli żołnierz z WDW, teoretycznie tych jednostek lepszych w Armii Rosyjskiej, tych bardziej zaawansowanych. On opowiadał, że w jego jednostce były tylko używane mundury, nie było butów na jego rozmiar, jak karabin po czterech miesiącach służby dostał, to zardzewiały, jak jechali walczyć w pierwszego dnia, to wojska powietrzno-desantowe jechały walczyć na nie do końca sprawnych ciężarówkach, po drodze część tych ciężarówek się popsuła i została na drogach, nie mieli kamizelek odpornych, przynajmniej nie wszyscy w oddziale, więc tego typu problemów jest masa w wojsku. Podejrzewamy, że im są to wojska mniej elitarne, a WDW jest no, nie na samym szczycie to nie są oddziały specnazu FSB, to nie są wagnerowcy, ale gdzieś tam wyżej niż niżej się znajdują, a w tych niższych mm, nazwijmy to szelonach jest jeszcze gorzej. Więc tego typu problemy należałoby poprawić. Problemy z komunikacją, problemy z wyszkoleniem dowództwa, problemy z inicjatywą. Tam dalej funkcjonuje taki trochę pruski model, w którym oficer wykonuje rozkazy wyższego oficera, żołnierz nie wie co ma robić, ma słuchać i nie wie dlaczego to co robi, to robi. To wszystko trzeba byłoby w tej armii zmienić, na co oczywiście w tej chwili zupełnie nie ma czasu, tego typu reformy zajmują lata. Potrzebne są szeregi szkoleń, przeorientowanie kadry dowódczej, przeszkolenie, wymiana, ocena tego, kto się do tego nadaje, kto nie. W czasie takiej wojny nie ma na to czasu. Dodatkowo, jeśli chodzi o liczebność, tutaj problem jest poważny. Mój odcinek sprzed miesięcy, w którym tłumaczyłem, dlaczego Rosja dalej nie prowadzi masowej mobilizacji jest wciąż aktualny. Oni wciąż z jakiegoś powodu boją się po prostu wezwać ludzi na front masowo, dalej po prostu kuszą ludzi pieniędzmi, żeby szli walczyć. To jest strategia mało skuteczna w tym sensie, że brakuje takich ludzi, którzy faktycznie by tego chcieli. To jest proszę Państwa kadr z reportażu telewizyjnego, na którym widać ochotników do służby kontraktowej w rosyjskim wojsku. Tu na takim pierwszym planie mamy jeszcze mężczyznę, który wygląda faktycznie jak materiał na żołnierza, chociaż nogi ma trochę takie patykowate. A to też jest istotne, ale tu mamy starszego pana z brzuchem, tu mamy starszego pana już siwego, tu mamy starszego łysiejącego, tu mamy starszego, trochę wygląda na takiego zapadniętego, mm, tu mamy pana z, z poważnym brzuchem. Generalnie nie będę oceniał tych ludzi, bo w sytuacji życia w Rosji. Trudno zachować jakąś dobrą kondycję i zdrowy wygląd na starość. To nie jest ich wina, tylko warunków życia, o które gdzieś tam po drodze nie zadbano. To jest miasto Pędza, doczytam tutaj ten napisik. Ale po prostu, nie ma ludzi, nie ma kadry, który... Którzy by chcieli do tego wojska iść i rzucać się ze szturmem na miasta, a jeśli już te kadry są, to są to kadry nieszczególnie wysokiej jakości, nie przeszkolone, to nie są specjaliści, mm, którzy by te wszystkie systemy uzbrojenia sprawnie obsługiwali. Czołgista to jest zawód, którego trzeba się nauczyć, artylerzysta dobry, to też nie jest prosta specjalizacja, nie mówiąc już o pilotach, mechanikach, radiotelegrafistach, czy jak to się tam teraz nazywa, operatorach sprzętu komunikacyjnego, radarowego, lotniczego. Tego wszystkiego Rosjanom brakuje. I w czasie wojny, w sytuacji sankcji będzie tylko coraz trudniej. Na początku wojny słyszeliśmy w komentarzach od czasu do czasu, że Rosja nie jest głupia, żeby na początku zużywać wszystko to, co ma najlepsze, na pewno gdzieś tam ma pochowane systemy uzbrojenia nowocześniejsze, lepszych żołnierzy i tak dalej. No... Wszystko wskazuje na to, że były to dokładnie takie poły, jak sądziliśmy wtedy, że jednak, w, na przykład, pod Kijowem w Hostomelu rzucono oddziały WDW, na Hersoń rzucono oddziały WDW, te bardziej sprawne, bardziej lepiej przygotowane do walki. Że rzucono rakiety precyzyjne w ogromnej ilości przez te miesiące, że zużyto ogromną ilość precyzyjnej broni lotniczej, stracono wiele samolotów i śmigłowców i w tej chwili Rosja jest zwyczajnie zdecydowanie słabsza niż na początku tej wojny, ponieważ wykryfawiła się, straciła dużą część specjalistów, straciła element zaskoczenia, nie widać mm, wsparcia dla wojny w społeczeństwie. Za to jest wiele strat po jej stronie. Dlatego mało ciężko się spodziewać, żeby udało się tą drogą czysto wojenną. Zrealizować na przykład scenariusz fiński z wojny zimowej, kiedy pierwsza ofensywa się Związkowi Radzieckiemu nie udało. Nie udała, a w tym zmobilizowano ogromne siły i rzucono i zgnieciono finów masą wojska. Tutaj nic nie wskazuje na to, żeby to się mogło udać, wymagałoby to tak jak rozmawiamy, mobilizacji no ze 200-300 tysięcy ludzi, których trzeba by solidnie wyszkolić, porządnie uzbroić, trzeba by to zrobić lepiej niż zostało to zrobione 24 lutego, a wtedy Rosja miała większe możliwości, by to zrobić niż teraz. Więc wiara w to, że uda im się zrobić to, w czasie wojny, w sytuacji sankcji, co nie udało im się zrobić, kiedy mieli lata na przygotowanie tej operacji, jest w mojej ocenie naiwna. Dodatkowo, takie 200-300 tysięcy dodatkowych ludzi to jest logistyka dla 200-300 tysięcy dodatkowych ludzi. Wtedy ta logistyka im kulała w lutym, marcu, a wtedy Ukraińcy nie mieli hajmarsów. Sami ocencie, czy to wystarczy. Wydaje się, że ostatecznie takim asem, który Rosja jeszcze posiada w rękawie, jest broń nuklearna i faktycznie oni mogą jej użyć. Te rozważania mieliśmy tutaj wielokrotnie. Tu widzimy, co by się stało, gdyby głowica nuklearna o mocy 1 i megaton spadła na miasto Dniepr. Faktycznie zniszczenia byłyby potężne, całe centrum miasta by zostało Przynajmniej zrujnowane, duża część terenu zostałaby skażona, uszkodzenia byłyby potężne. Pytania są dwa. Czy tego typu ruch przełamałby opór Ukrainy? Tutaj o tyle wątpię, że Ukraina zdaje sobie sprawę, że okupacja całego kraju będzie oznaczała Bucze w skali całego kraju lub Mariupol w skali całego kraju. Nikt tego nie chce. Więc myślę, że ogromna część Ukraińców zwyczajnie by uciekła, a zostaliby już tylko ci, którzy zrobiliby wszystko, żeby tych Rosjan zniszczyć. Czyli zostaliby tylko żołnierze i ludzie, którzy by dźgali Rosjan na ulicach nożami i obrzucali ich koktajlami mołotowa. Myślę, że taki byłby mniej więcej efekt. Drugie pytanie brzmi oczywiście... Czy świat na to by odpowiedział i w jaki sposób? Nawet Chiny w ostatnich tygodniach podjęły taką dyplomatyczną inicjatywę, żeby ustalić międzynarodowo porozumienie, że żaden kraj, każdy kraj posiadający broń jądrową, chciał, zobowiązuje się, żeby nie użyć jej jako pierwszy. Nawet Chiny boją się takiego scenariusza, ponieważ ten scenariusz jest, jak to się ładnie mówi, otwarciem. Puszki z Pandorą. Tak to się mówiło, prawda? Puszka z Pandorą. I nawet oni mogliby zareagować na to nerwowo. No, oczywiście nie będziemy się bawić w gdybanie, ale z całą pewnością Władimir Putin tym gdybaniem zajmuje się od 6 miesięcy i zastanawia się, co by było, gdyby zdaniem nie tylko moim, to jest zasłyszane zdanie, ale brzmi sensownie właśnie ten szantaż przy użyciu elektrowni jądrowej jest takim szantażem zastępczym, skoro użycie broni jądrowej jest zbyt wielkim dla Rosji ryzykiem, zbyt oczywistą i zbyt potężną zbrodnią, żeby się na to nabierać, żeby się na to kusić. To tego typu szantaż jądrowy, w którym będzie można oskarżyć o to, że to nie Rosja jest winna, jest scenariuszem lepszym, co może być swojego rodzaju poszlaką wskazującą nam na to, że Rosjanie się w jakiś sposób użycia tej broni jądrowej wyrzekli i przestali się nad tym zastanawiać, bo wybrali sobie gdzieś po drodze inny scenariusz realizacji szantażu jądrowego. Czy tak jest w istocie, to oczywiście trudno być pewnym. Jeszcze wracając na chwilę, bo mi się przypomniał jeden wątek, jeśli chodzi o zdobywanie terenu i wygraną, jeśli chodzi o takie konwencjonalne starcia lądowe, to chciałem jeszcze przypomnieć wszystkim tym, którzy mówią, że możemy sobie opowiadać, jak to Rosja nie wygrywa, a siły rosyjskie powoli, ale stabilnie zdobywają kolejne tereny. Tutaj chciałbym przypomnieć, że nie zdobywanie kolejnych terenów jest ważne, tylko likwidowanie zgrupowań armii ukraińskiej, a póki co tego typu sytuacja zdarzyła się praktycznie tylko w Mariupolu. W innych miejscach siły ukraińskie dawały radę się wycofywać, zachowując zdolność do stawiania oporu. Tutaj jest problem. Rosjanie mogą zająć ogromne tereny, ale nie jest ważne to, czy je zajmą, tak naprawdę ważne jest to, czy będą w stanie pokonać siły ukraińskie w jakiejś dużej skali i tu osiągnąć sukces, i to na razie im nie wychodzi. Myślę, że to odpowiada nam na pytanie, co Rosja musiałaby zrobić, żeby wygrać tę wojnę. Wygrać, oczywiście mamy tu na myśli faktycznie zrealizować swoje podstawowe założenia, obalić władzę w Kijowie, wygrać politycznie w Ukrainie. Oczywiście możemy za wygraną przyjąć zamrożenie konfliktu, przejęcie tych terenów, które już są zajęte. Osobiście w mojej ocenie nie byłoby to dla nich zwycięstwo i prawdopodobnie Ukraina na tego typu scenariusz się nie zgodzi i będzie cały czas, nawet jeśli do takiego zamrożenia konfliktu dojdzie, robić wszystko, żeby szykować się do następnej wojny i będzie to bardziej pauza, możliwe, że długo trwała, możliwe, że nawet na lata a nie rozstrzygnięcie tej wojny, w której będzie można mówić o zwycięstwie lub przegranej której ze stron. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i widzimy się niedługo. Oczywiście trzymaj się Ukrainy.